Cześć. W poprzednim odcinku doszliśmy już do momentu, gdzie nasze ludziki chodzą, odbijają się pięknie od ściany, przyspieszają, zwalniają. No i czas poznać troszeczkę więcej informacji o dziedziczeniu i stworzyć klasy, które rozróżnią nam tutaj na kobietę, mężczyznę i na dziecko. Mamy trzy obiekty, no i powiedzmy, że będzie tu mężczyzna, kobieta i dziecko. Na razie mamy trzech człowieczków, nie określiliśmy ich płci, więc teraz utworzymy trzy nowe klasy, na razie dwie powiedzmy, dwie nowe klasy, które będą reprezentowały właśnie mężczyzn i reprezentowały kobiety. Czyli new subclass, no bo klasa mężczyzna, albo nazwiemy go facet, będzie krócej, facet, klasa facet będzie dziedziczyła z klasy człowieczek, bo jest to człowieczek, tylko że już konkretnego bardziej typu facet. No i teraz damy człowieka, tutaj jest, no jest facecik w garniturku, ciach, jest. No i tak samo new subclass i kobieta, albo damy babeczka, żeby już nam pasowało do nazewnictwa, i tą babeczkę sobie tutaj jakąś poszukamy. No, babeczka jest taka troszkę nie za rewelacyjna, no ale niech będzie taka babeczka. Można oczywiście te obrazki sobie pobierać samodzielnie i samodzielnie projektować, ale to nie na tym etapie na razie. Kompilujemy, no i dalej mamy trzy ludziki tej klasy. Klasy człowieczek, a nie już konkretnie facet i babeczka. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w klasie dom, w jej konstruktorze, w czasie tworzenia obiektu dom, otworzyliśmy trzy ludziki typu no, człowieczek, a my potrzebujemy ludzik pierwszy na przykład typu facet, oczywiście konstruktor facet, ludzik drugi typu duża litera, tak jak tam było. Przypominam, że klasy nazywamy zwyczajowo dużymi literami, babeczka, i ty, babeczka. I zostawiamy ludzika trzeciego typu człowieczek, bo jeszcze nie mamy klasy dziecko. No i teraz mała kompilacja. No i jest facet, babeczka i to nasze dziecko, które na razie jest ogólnie rzecz mówiąc człowieczkiem. Uruchamiamy i ops, człowieczki nie chodzą. Dlaczego nie chodzą? Dlatego, że zaglądamy do faceta i mamy tu metodę akt, która jest pusta. A ja bym chciał, żeby dziedziczył metodę akt z człowieczka, czyli żeby chodził tak samo jak jego nadrzędny wzorzec, jak człowieczek. No i tu się kłania właśnie super, które znamy już z konstruktora świata, dom. Tak, zaglądamy do dom, pamiętamy, tu było super 800 i tak dalej. Super oznacza obiekt nadrzędny, tak, ten właśnie, z którego to dziedziczy. No ale co, obiekt nadrzędny to jest obiekt, a my chcemy wywołać najpierw jego metodę akt, czyli kropeczka akt. Ten zapis powoduje, że dla obiektu obiektu klasy facet wywoływana jest metoda akt dla jego rodzica, dla nadrzędnego obiektu, dla nadrzędnej klasy człowieczek. Zobaczymy, czy to nam pomoże. Ciach, ran. No pomogło, facet już chodzi tak jak chodził, czyli w babeczce to samo. Super, czyli nadrzędnego człowieczka. Akt wywołamy. Tak jest, ok. W ten sposób już mamy zapewnione, że i facet, i babeczka, i dziecko poruszają się właśnie w ten sposób. No tak, ale to poruszanie się jest może takie niezbyt ciekawe i chciałbym, żeby moja babeczka, jak to kobieta niezdecydowana, czasami sobie zawróciła. Nie tylko przy ścianie, ale też w dowolnym innym momencie losowo. Jak to zrobić? No właśnie, tym razem dla niej, dla babeczki, rozszerzamy możliwości, czyli wykonuje to, co poprzednio wykonywała, ale teraz bym tak, jeżeli losowo wylosuję odbicie,
to ma odbić także, to ma odbić także nie przy ścianie. Przy ścianie. No i tu właśnie troszeczkę nowości, czyli przypominamy, że odbijanie to było krok, to się równa krok razy minus 1. Tak, zmieniamy krok na przeciwny. No ale to ma wykonać, jeżeli losowo wylosuje odbicie. Tak, czyli musimy wylosować jakąś liczbę. Czyli tak, liczba losowa to się równa, no właśnie, po pierwsze, co to jest liczba losowa, czyli int, żeby była to liczba całkowita. I teraz musimy wywołać losowanie. Jak wywołać losowanie? Otóż, no, trzeba znaleźć w dokumentacji, już nie pamiętam, gdzie ta dokumentacja się działa, o właśnie, tu jest, o właśnie, Greenfoot Class Documentation. Zaglądamy do dokumentacji Greenfoota i w tym momencie pojawia się nam klasa Greenfoot. Oczywiście ja już się do tego przygotowałem. Komuś, kto to robi pierwszy raz, może być trudniej. Jest tu metoda getRandomNumber. Czyli to jest napisana przez twórców Greenfoota. Funkcja, metoda świata, metoda środowiska Greenfoot. getRandomNumber. No jak sobie w to wejdziemy, no to mamy tutaj bardzo króciutki opis, że getRandomNumber losuje pomiędzy 0 a limitem podanym w nawiasach. No więc wracamy do środowiska Greenfoot, wracamy do naszej babeczki i liczba losowa to jest Greenfoot, bo to jest możliwość nie klasy aktor, nie klasy świat, tylko możliwość klasy Greenfoot, klasy, która jest ogólna, nadrzędna nad całością. getRandomNumber i no powiedzmy damy sobie 100. I teraz chcemy, żeby z jakimś tam prawdopodobieństwem babeczka skręciła, jakimś niskim prawdopodobieństwem, czyli jeżeli liczba losowa, na przykład mniejsza od 5, tak, on będzie losował od 0 do 100, no więc w tym momencie, jak jest mniejsze od 5, to jak wylosuje od 5 w górę, to babka nie skręci, a jeżeli liczba losowa będzie mniejsza od 5, no to zmień na przeciwny, czyli dosyć rzadko. No, nie jest tak rzadko, ale babeczka nam już tutaj się miota troszeczkę po naszej planszy. Nie jest tak rzadko, no, dlatego że te akty są wywoływane bardzo, bardzo, bardzo często. W związku z tym to losowanie odbywa się bardzo, bardzo często. No a co za tym idzie też, no, szansa na to, że trafi na mniejsze od 5 przy bardzo, bardzo częstym losowaniu, no, jest dość spora wbrew pozorom. Zwłaszcza, że to jest generator liczb pseudolosowych, czyli no, jego losowość jest taka troszeczkę zaburzona. Damy mu tu na przykład mniejsze od 2, teraz już rzadziej babeczka będzie się nam odbijała w przeciwną stronę. No właśnie, jakoś tam chodzi sobie, tak troszkę niezdecydowana, ale sobie chodzi. No i w ten sposób pokazaliśmy, no jak, w jaki sposób w Greenfoocie losować. To losowanie oczywiście możemy wykorzystać do dowolnych celów. Na przykład możemy sobie wylosować miejsce, na którym oni się będą pojawiać na świecie. Czyli przypominam, tutaj w świecie miałem tworzenie ludzików, były na sztywno podane wartości. No a powiedzmy, że ja sobie chciałbym tutaj dać int, na przykład x i y. I dajemy, że x to się równa, tak, wylosujemy sobie wartość, tylko świat jest szeroki na 800. I, ale może żeby do samego brzegu się nie ustawiało, to powiedzmy damy do 600 maksymalnie w pozycji x i w pozycji y jest na 600, no to damy tu powiedzmy 400 w dół, a 500. OK. No i teraz mamy wylosowane, czyli ludzik pierwszy, dajemy x, y. No i teraz jeszcze raz losujemy, jeszcze raz, a nie to w miejscu, jeszcze raz losujemy. I tu dajemy ludzik 2
I ludzik 3. Przypominam, że to jest wykonywane tylko jeden raz podczas tworzenia obiektu dom, wtedy jest wywoływany konstruktor, więc dzięki temu przy każdej kompilacji ludziki rozmieszczone są losowo, natomiast później już nie chodzą losowo, bo tak już zostały raz rozmieszczone. Przy następnej kompilacji rozmieściły się inaczej, temu biedakowi głowę ucięło, ale gdzieś tam sobie zasuwa u góry, nie? I tu widać różnicę pomiędzy konstruktorem, który jest wykonywany tylko raz podczas kompilacji, czy podczas, powiedzmy, po resecie naszej gry, kiedy ona startuje od nowa, kiedy świat jest tworzony na nowo i ułożenie jest w tym momencie losowe, a metodą ACT, czyli metodą, która jest wykonywana cyklicznie, wykonywana wielokrotnie i dzięki temu obiekt się może poruszać. No to myślę, że tyle w tym odcinku wystarczy.